kolejny odcinek przed nami i tym razem mam plan na ten film, a w zasadzie na dwa filmy, bo to jest pierwsza część z tej serii, będą dwie części i w pierwszej chciałem opowiedzieć, w zasadzie w drugiej też, o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z tym sportem, bo może zrobię taki mały wstęp. Ja jak zaczynałem jeździć kilka lat temu na street trailowych rowerach, to widziałem ten sport przez pryzmat osoby, która wcześniej spędziła kupę czasu na rowerze do trialu. I na początku nie widziałem ogromnej ilości rzeczy, szczegółów i dalej tak jest. Wielu rzeczy nie dostrzegam, wielu rzeczy nie rozumiem. Nie mam wrażliwości na dostrzeganie pewnych tematów. No ale kilka takich obserwacji przez te lata zebrałem i chciałem się dzisiaj z Wami tym podzielić, po to, żebyście mieli może nie szersze, ale moje spojrzenie na ten sport i jak fajnie można rozpocząć przygodę z tym sportem. I w dzisiejszym filmie chciałem Wam opowiedzieć o, może mniej o trikach, a o samym sporcie, o stylu, o tym, czym w ogóle jest ten sport i jak można na niego patrzeć, przez co też jak go zacząć trenować, w jakim kierunku iść i na czym bazować. Więc żeby nie przedłużać, to zacznijmy od takiego tematu, jakim jest po prostu styl. I mówiąc o stylu, mam tutaj na myśli takie spojrzenie na ten sport jako na to, w jaki sposób jeździmy. Czy bardziej skupiamy się na przykład na trikach, na efektownych ewolucjach, czy bardziej skupiamy się na przykład na tematach bardziej trialowych. No bo street trial to jest połączenie trialu rowerowego i robienia sztuczek znanych z BMX-ów. I teraz jak spojrzycie sobie na zawodników, którzy są na topie w tym sporcie, no to porównując na przykład Aliego Clarksona, do którego kanału znajdziecie link w opisie, polecam Wam poprzeglądać sobie ten kanał, bo tam jest masa świetnych materiałów. I jak porównacie Aliego do Johna Langlois, to zobaczycie, że to jest ten sam sport, ale dwa zupełnie inne style jazdy, bo Ali wywodzi się z trialu rowerowego i u niego nie zobaczymy bar spinów, co u Johna jest po prostu non-stop. Nie zobaczymy rotacji jakichś potężnych, nie zobaczymy trików, crankflipów. Tego tam nie ma, ale są bardzo fajne trialowe techniki, bardzo stylowo wykonane. Stylowo mam na myśli smacznie, bez poprawek. One są dopracowane, one są doćwiczone. Widać, że Ali myśli o tym, jak się przemieszczać na rowerze w taki sposób, żeby nie robić korekt, żeby to fajnie wyglądało, żeby to było płynne, żeby się nie męczyć. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak jeździ John, no to tam jest zupełnie co innego. Są oczywiście trialowe triki, skakuje na przeszkody bardzo wysoko, też bardzo ładnie, ale to, co się wybija w jego sposobie jazdy, to są bar spiny, to są linie złożone z 3-4 bardzo, bardzo efektownych trików, które on po prostu ma tak opanowane, że trzaska jeden za drugim i wygląda to świetnie. No ale są to, zobaczcie, dwa różne, odmienne podejścia do tego sportu, które właśnie wynikają z tego, że widzicie, Ali jeździł w trialu, bardzo wiele lat jeździł na trialówce, na rowerze bez siedzenia. Natomiast z tego co wiem, John chyba jeździł po prostu na BMX-ie. Trialówkę nie wiem, czy kiedykolwiek miał. To jest nieistotne, ale widać u niego, że on się na skateparku świetnie czuje. No, ale jego jak wpuścimy na kamienie, to on jest tam w domu. I może ten wstęp był troszeczkę przydługi, ale powiedziałem o tym po to, żebyście mieli świadomość, że różnie można podejść do tego sportu. Jak jeździliście kiedyś w trialu i próbujecie swoich sił w street trialu, to będę miał w tych filmach dla Was kilka wskazówek, żeby nie tracić czasu, a żeby przeprogresować i bawić się fajnie, mając świadomość właśnie pewnych ograniczeń, które daje Wam Wasza przeszłość w trialu, ale też plusów, bo dzięki temu, że jeździliście w trialu, to masę rzeczy umiecie. No ale mówię, to ma plusy i minusy. Jak jesteście osobami, które nie jeździły ani w trialu, ani na BMX-ie, no to w zasadzie macie czystą głowę. To w jaki sposób zaczniecie jeździć i w jakim stylu, no to jest w zasadzie otwarty temat. Może będziecie potrzebowali więcej czasu na to, żeby opanować techniki trialowe i jakieś sztuczki, bo wiadomo, że to się rozejdzie, ale nie będziecie mieli tych nawyków z trialu, które bardzo często ograniczają, ale o tym później. Albo może, żeby nie tracić czasu, to od razu powiem, że osoby, które jeździły w trialu, mają nawyk non-stop naciskania hamulca i to w sposób bardzo specyficzny, taki 0-1, 0-1. Po prostu jak naciskacie, to chcecie, żeby koło się zablokowało. I to sprawia, że takie płynne ruchy tym hamulcem nie są dla Was naturalne. Przynajmniej ja mówię to po tym, jak ja wsiadłem i po latach na hamulcu szczękowym, hydraulicznym, po prostu jak dotykałem go, to był beton, zatrzymanie na maksa. Więc trzeba się nauczyć hamulcem modulować, żeby na przykład ogarniać jakieś podstawy, manuale czy jeżdżenie na przednim kole. Ale powiem więcej, najfajniej by było w ogóle, jeżeli jeździliście w trialu, pojeździć bez hamulca, żeby go dotykać jak
najmniej w przyszłości. Czyli jak zapomnicie o hamulcu, jak się nauczycie jeździć manualem, jak nauczycie się robić rotację bez tej świadomości, że cały czas możecie się ratować hamulcem, to zupełnie inaczej wpływa to później na waszą jazdę. Ja ze swojego przykładu powiem wam, że do dzisiaj, robiąc na przykład 180, z automatu jak się odrywam do góry, nie wiem dlaczego naciskam tylny hamulec i blokuje koło. To jest po prostu, że nie wiem jak długo myślał o tym, to cały czas ten nawyk mam. Czasami pracuję na nim, jak siadam na rower, na arcade'a bez hamulców, no to oczywiście tego problemu nie ma. Robię 1.8, nie mam hamulca i go nie naciskam. I też się da. No ale jak już mam ten hamulec pod ręką, to ten nawyk naciskania jest po prostu tak silny, że... Kolejnym tematem, który bardzo często można zauważyć u trialowców, którzy zaczynają przygodę ze street trialem, jest to, że oni bardzo często robią rotacje, nie wiem dlaczego, ale w opo, że łatwiej jest, ja sam tak zaczynałem, zrobić na przykład pierwsze 1.8 w opo, czyli nie normalnie jak mamy prawą nogę z przodu, to nie robimy przez lewe ramię, tylko z jakiejś dziwnej przyczyny łatwiej mi było zrobić to przez prawe ramię. Przypuszczam, że chodzi o to, że po prostu na trialówce, jak robiliśmy wszystkie kopnięcia i skoki na przednie koło, no to łatwiej było, mam wrażenie, polecieć właśnie przez prawe ramię, tam gdzie jest ta korba z przodu. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi i kiedy wsiadamy na streetówkę i chcemy zrobić rotację z jazdy, no to z automatu pierwsze co nam przychodzi do głowy, że będziemy kręcili się w stronę, która no na początek jest dziwna, a jak już zostaniemy z tą stroną i wszystko zaczniemy tak robić, trójki, to wygląda to później bardzo źle. Bardzo dużo Francuzów, którzy jeździli w street trialu, przysiadło się na streetówki i robią rotacje, potrafią mieć świetnego skilla, ale właśnie charakterystyczne jest to, że oni kopią w korbę i robią rotację w opo. No wygląda to dziwnie. Ja na to na początku nie zwracałem uwagi zupełnie, ale dzisiaj jak na to patrzę, to widzę, że coś się nie zgadza, bo cały świat rowerów, wszystkie rotacje są normalnie, prawa noga z przodu, kręcimy się w lewo, wszystkie triki, barspiny, wszystko ma swój kierunek, a opo też jest kierunkiem, ale to jest opo. No opo jest opo i koniec. A jak zaczynamy od opo i nie potrafimy nic innego, tylko w odwrotną stronę, no to widać, że to jest dziwne i... Tak, to jest dziwne. Więc podsumowując, jeżeli jesteście osobami, które jeździły w trialu, i próbują swoich sił w street trialu, to zwróćcie uwagę na to, żeby jak najmniej używać hamulca, żeby już jak najmniej poświęcać czasu na te trialowe techniki. Uczcie się nowych rzeczy, uczcie się rotacji, uczcie się banych hopów, uczcie się manuali, a nie róbcie tego skakania na tylnym kole po krawężnikach, bo to już umiecie, zrobiliście to milion razy i to naprawdę, to ja wiem, że sprawia frajdę, ale wierzcie mi, że to umiejąc, dodając nowe rzeczy, to dopiero wtedy zaczyna się fajna zabawa. I żeby ta fajna zabawa się zaczęła, to uczcie się rotacji w prawidłową stronę, nie w opo. Używajcie jak najmniej hamulca. I muszę zerknąć na notatki i co? I jak najmniej czasu na powtarzanie rzeczy, które już umiecie, a spróbujcie jak najwięcej czasu poświęcać na rzeczy, których po prostu nie umiecie. Jeżeli jesteście osobami, które nie jeździły na trialówkach i zaczynacie ze street trialem od zera w zasadzie, no to u was temat jest prosty, bo nie macie nawyków, które musicie prostować albo z nimi walczyć, albo które będą was ciągnęły w jakimś kierunku, tylko możecie się w zasadzie skupić na tym, w jakim stylu jazdy bardziej chcecie się rozwijać. Czy chcecie bardziej trialowe rzeczy robić, czy chcecie iść bardziej w sztuczki, bo to też wpłynie na to, w jaki sposób będziecie trenowali, jeździli sobie na co dzień, jakich rzeczy będziecie się uczyli, na co będziecie zwracali uwagę. Dla osób, które nie jeździły w trialu, mogę podpowiedzieć taką rzecz, że ucząc się na przykład skakania na tylnym kole, można się nauczyć skakać, żeby podskakiwać, ale można też skupić się na tym, żeby skakać na tym tylnym kole, ale w konkretnym celu. Czyli jeżeli chcecie zeskoczyć na przykład z ławki na ziemię, to spróbujcie pomyśleć o tym, żeby skoczyć do krawędzi i zeskoczyć. Żeby to była jak najmniejsza ilość ruchów, żeby jak najmniej powtórzeń robić, żeby się nie męczyć, żeby to zrobić stylowo, a nie skakać na tym tylnym kole, rzeźbić, próbować się obrócić, żeby to trwało, męczyło, nie wyglądało po to, żeby tam za 30 skokiem zeskoczyć. Spróbujcie skupić się na skuteczności, na celu, a nie na samej formie, czyli na skakaniu. No i dobra, i na zakończenie tej pierwszej części chciałem wam powiedzieć o kilku trikach, technikach, których ja na początku bym się uczył i to intensywnie. I najwięcej czasu poświęciłbym na bunny hopa. Bunny hopa tłukłbym po prostu przez poprzeczkę, na przeszkodę, na wszystkie możliwe sposoby, po to, żeby
umieć bardzo dobrze robić bunny hopa, bo ta sztuczka później jest w zasadzie wszędzie. Wszędzie, wszędzie. Czy to będą rotacje, czy to będzie skakanie na przeszkodę, czy z przeszkody, czy to będą bar spiny, czy jakiekolwiek inne kombinacje, to ten bunny hop będzie potrzebny. Dodatkowo uczyłbym się na początku też rotacji, żeby od razu zacząć uczyć głowę, kręcić i nadawać kierunek całemu ciału, ale poradniki do 1.8 znajdziecie w internecie, u mnie na kanale też jest, więc na tym bym się skupił. Uczyłbym się oczywiście dużo manuala, ale pamiętajcie, bez hamulca, najlepiej bez hebla, tak żeby kontrolować, żeby uczyć się skręcać w lewo, w prawo, żeby jechać sobie płynnie, wolno, żeby jechać szybko. No i co jeszcze? Znowu dodatka. Dodatkowo uczyłbym się skakać na tylnym i na przednim kole, bo tylne koło jest, wiadomo, częstym elementem. Jak będziemy jakieś linie robili, to się przyda też bardzo często, ale też uczyłbym się skakać na przednim kole, po to, żeby przyzwyczaić się do tej bardzo wychylonej pozycji, gdzie prawie przylatuję przez kierownicę i na początku dla głowy to jest przerażające, ale warto obyć się z tą pozycją jak najwcześniej, jak najwięcej, bo to też się przyda na przykład później do jeżdżenia na przednim kole, do tyłu, więc te techniki polecam. A jeżeli chodzi o na przykład 360, no to też jest teoretycznie w zasięgu osób początkujących, ale powiem wam szczerze, że jak słyszałem na początku od ludzi, którzy jeździli na BMX-ach, że 360 jest trudniejsza niż salto, no to tak myślałem sobie, jakie gadanie. Ale to jest naprawdę skomplikowana sztuczka. To jest sztuczka, która wymaga po pierwsze dynamiki, dobrego bunny hopa, konkretnej rotacji, podciągnięcie tylnego koła, żeby spadać na dwa koła, żeby to dokręcić. To jest naprawdę tak złożony element, że żeby to ogarnąć, opanować, to trzeba naprawdę trochę pojeździć, trzeba mieć trochę siły, trzeba mieć trochę techniki, dynamiki i czuć po prostu rower, więc uważam, że trójka jest bardzo, ale to bardzo zaawansowanym trikiem, no ale o zaawansowanych trikach bardziej opowiem w drugiej części, opowiem też o tym, jak skutecznie się uczyć, więc zapraszam was za tydzień w kolejną środę na kolejny materiał, a na dzisiaj trzymajcie się i do zobaczyska, cześć! Tak, bez poprawek i lądowania na dwa koła.